Kolej jednoszynowa, nie tak jak wcześniej mówiłam, tramwaj, to jest kolej jednoszynowa. Osoba, która przyjechała do mnie wysiadać, my za chwilę wsiadamy, będziemy w drugą stronę, ale o czym Wam chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć o widoczności, jaka tutaj jest. Zobaczcie, za tym budynkiem, po mojej lewej stronie, jest punkt widokowy. Punkt widokowy, na który się wjeżdża i widać z góry całą tą palmę. Widać hotel, przy którym się teraz znajdujemy. I właśnie my zrezygnowaliśmy z zwiedzania tego miejsca ze względu na tą słabą widoczność. Pokażę Wam coś jeszcze po prawej stronie od tego budyneczku, który Wam pokazywałam wcześniej. Tam, o tam. Jest największy na świecie młyn, tak jak to jest w Dubaju. Największe, wszystko jest największe. Ten młyn jest największy. Ale tak jak widzieliście, widoczność jest kiepska, więc my rezygnujemy. Chociaż mamy bilet na tą kolejkę. Możemy się zatrzymywać na wszystkich stacjach, dojeżdżać w jedną i drugą stronę, ale rezygnujemy ze względu na widoczność. A teraz jak wszyscy wysiądą, to my wsiadamy. To jest kolejki, tam jest Burj Al Arab. A tam po prawej stronie najwyższy młyn na świecie. A najwyższy młyn na świecie jest w okolicach właśnie Dubai Marina. Ja sobie myślimy, żeby wykorzystać jeszcze to z dnia, co nam zostało i tam na Dubai Marina się wybrać. Zobaczcie, po prawej stronie najwyższy młyn na świecie. O, teraz jedziemy, nie wiem, czy zdążę Wam jeszcze pokazać. Ale z tej strony jest Burj Al Arab. A my dojeżdżamy właśnie do końcowej stacji. Wsiadamy z tramwaju, odbijamy się i widzimy, ile zapłaciliśmy. Zapłaciliśmy my akurat 3 za przejazd z Palmy na Marinę, a 16 nam jeszcze zostało. Byliśmy na przystanku Dubai Marina, a teraz idziemy sobie spacerkiem. Właśnie wzdłuż takiej wody, z takimi widokami, wszędzie molochy, gdzie się nie obejrzeć, wszędzie wysokie budynki. A my idziemy teraz w kierunku tego wysokiego młyna, który Wam pokazywałam wcześniej. Ogólnie mówiono wcześniej, że tutaj w Dubaju wszystko się buduje, że wszędzie są żurawie i wszędzie jest plac budowy. No my przylecieliśmy, to chyba w momencie, kiedy już pokończyli. Nie? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, bo tyle oglądaliśmy i czytaliśmy, że tutaj wszędzie jest plac budowy i wszędzie są żurawie, wszystko się buduje, a tak naprawdę my jesteśmy tutaj teraz i tutaj nic się nie buduje, nie? Dokładnie. Tutaj przechodzimy przez Dubai Marinę przy jednym z hoteli. Nagram Wam wałczka. Ładne kolorki. Ogólnie to widzę, że samochodziki można sobie wypożyczyć. A nawet jak się wypożyczy tutaj taki samochód, to i tak jeździ się w korku. Jak dla mnie i tak wygodniej jest tutaj poruszać się metrem, autobusem, tramwajem. My też chcieliśmy wypożyczyć tu samochód i teraz bardzo się cieszymy, że tego nie zrobiliśmy, że nie wypożyczyliśmy tutaj samochodu. Poszliśmy na plażę, oczywiście publiczną. Po prawej stronie jest plaża prywatna, należąca do hotelu, a tu po tej stronie jest plaża publiczna. A przed nami największy młyn na świecie. Powiem Wam, że zimno. No może nie. Może nie inaczej. Na pewno jest cieplejsza niż w Polsce. Ale nie jest jakaś super ciepła. Chociaż już się zrobi parę kroków do przodu. A tu wszystko wskazuje na to, że za momencik wyjdzie słońce i się troszeczkę przejaśni. Szukamy miejsca, rozkładamy ręczniki i troszeczkę się poopalamy i poodpoczywamy. Patrząc na skalę tych budynków, to co jeden, to większy. Tutaj nie wiem, czy bym pokazywałem, ale tutaj jest, można powiedzieć,
restauracja, ale nie z jedzeniem, tylko z piciem. Wjeżdża się do góry, akurat teraz są na dole. Może będzie, to wam pokażę. A tutaj jest diabelski młyn. Aniu, co masz do powiedzenia na temat tego diabelskiego młynu? Co mogę powiedzieć? Ma 210 metrów wysokości, co czyni go największym diabelskim młynem na świecie. Ma 48 kajut tych fasolek, które widzicie dookoła. Wszystkie są klimatyzowane, więc w środku nie jest gorąco. Pełen obrót tego koła to jest 38 minut. Cały się obraca 38 minut. Łącznie na pokład wszystkich tych fasolek może zabrać 1750 osób. Sporo. Konkret. Kurczę. A powiedz mi, ile ma jedno przęsło? Czyli te... Ile ma jedno przęsło? Stoi coś, nie mówiłaś. 126. A, no. To można powiedzieć, szprycha od rowera. Tylko, że ma 126 metrów. Szprycha od rowera. Idziemy do wody, słoneczko idziemy wyszło. Idziemy się schłodzić. Przed chwilą byliśmy się tutaj przejść po promenadzie, żeby sobie zobaczyć co i jak tutaj w sklepikach. Ale teraz idziemy sobie cupnąć. Nie, idziemy do wody. Cupnąć. Zostawić wszystko i idziemy do wody. Mykamy. Wyszło słoneczko, więc jeszcze raz wam pokażę widok na palmę. Tu w tle molochy. Zobaczcie widok na palmę. Atlantis, Vivaldi, Atlantis, obok pomiędzy nimi park, a tu po lewej stronie ten diabelski młyn, który wam wcześniej pokazywaliśmy. No i wreszcie jest słoneczko, teraz wszystko wygląda tak pięknie. A my idziemy do wody. Czekaliśmy, dosłownie czekaliśmy, aż wyjdzie słoneczko i będziemy mogli się iść pokąpać. Sobie leżyliśmy na tej plaży, gdzie się zrobiło ciemno. Cały czas jesteśmy w tym samym miejscu. Tak wygląda ten diabelski młyn pod wieczór. Tak ładnie odświetlony. Tam wyspa Palma. A tutaj za nami akurat jest mecz. Jakiś mecz rugby, nie wiem czy to widać w kamerze dobrze. Chwilami słychać. Jest obserwowany przez osoby, które tu są na plaży, czy tutaj stoją wyżej. Bo bardzo emocjonalnie właśnie tutaj się odzywają, krzyczą. Nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, czy ich grupy wygrywają. Nie znam się na tym sporcie. Nie wiadomo, gdzie nagrywać. Nie wiadomo, na co patrzeć. I nie wiadomo, na co patrzeć, dokładnie, tak jak mówisz. Zobaczcie tutaj ten młyn. Idziemy tam w ogóle pod niego zobaczyć. Pełno statków teraz pływa. Jest tak kolorowo na morzu. Są takie rejsy, one wcale dużo nie kosztują. A nas wszystko już tutaj przerosło. Te budynki, to jest nie do pomyślenia, jak tu jest pięknie. Kamera tego nie oddaje oczywiście. Jest ale... taki przepych i wszystko jest takie wielkie. Wszystko jest tutaj Światła to tu tyle zużywają, że nie da się opisać. Wszystko tak kolorowo podświetlane. Jeśli chodzi o światło, to faktycznie nie ma tutaj ograniczeń. To wszystko wszędzie świeci. Pokaż tutaj te fajne te parasolki. To jest coś pięknego, kurczę. Są takie punkty widokowe, widzisz? Takie malutkie. Coś możemy zejść. Możemy zejść, zobaczyć. Pod mostem statki. O, tutaj będzie zacząć. Teraz są w ogóle takie nocne rejsy. Można sobie wykupić. Pięknie jest. Temperatura to jest... idealna. Kurde, cieplutko. Cieplutko i taki przyjemny wiatr. Nawet jak byliśmy w grudniu, czy tam w listopadzie w Egipcie, to nie było tak ciepło jak tutaj. Ogólnie jest tutaj bardzo jasno i dużo światła. Tam
tam gdzieś w oddali jest młyn. Podejdziemy bliżej, wam go pokażemy. Patrzcie, za mną jest ta podświetlana ozdoba. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Będziemy chyba to pokazać. Jak ja przy tym stoję, to się nie mieści w obiektyw. Odsunę się troszeczkę dalej. Tak, żeby mieć wyobrażenie, jakie to jest duże. A przede mną... Diabelski młyn. Jest kamera zupełnie podniesiona w niebo do góry. Zobaczcie, jakie potężne są te kapsuły, ale podejdę jeszcze bliżej do barierek, wam pokażę to jeszcze bliżej, jakie to jest gigantyczne. A nade mną diabelski młyn. Nie mam pojęcia, dlaczego jest zamknięty. Ale popatrzcie, jaki jest gigantyczny. Jedna kapsuła to tak jak autobus. A ile mówiłam? 16 osób? Nie, no co, 36. 36, tak, 36 osób w jedną kapsułę wchodzi. Osób w jedną kapsułę. 1750. Tak, osób przez wszystkich. 48 kapsuł. 36,5 osoby. Ale ile tak naprawdę i jak oni to liczą, to nie wiemy. Ale to jest ogrom. Aż głowa boli, jak się podnosi. Tak, patrz na to, że zupełnie w powietrze. Jest tak potężne. Przed nami te wielkie budynki. Tamte światło. To fajna restauracja. Z takimi kapsułami jak na młynie. Co, Marek? W tej restauracji można sobie wybrać kraby tutaj. Zobacz tego. Nie, powiedz, że to jest ozdobą restauracji. To nie jest ozdobą. Dla mnie to będzie ozdoba. Idziemy sobie teraz tak deptakiem w stronę metra, żeby jechać już do hotelu, a tutaj doszliśmy do takiego miejsca, gdzie właśnie odpływają stateczki. Tam, jak wam wcześniej pokazywaliśmy, pływały statki przy młynie, w okolicach młyna i przy tej palmie. A tutaj z tego miejsca między innymi startują, wypływają. Z strony stateczki za chwilę wam podejdę i pokażę ceny. A tutaj z tej strony, zobaczcie, jaka piękna strefa chilloutu. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj pomiędzy tymi kulami są takie fajne hamaki, można się położyć. Czekajcie, może podejdę i wam pokażę, jak to wygląda. Jest tak dosyć ciemno już. Takie grubo tkane liny. Czekajcie, wypróbuję. O Boże, jak ja się teraz położę tutaj. To ja już stąd nie wstanę. Cudownie, mój kręgosłup odpoczywa. A jaki widok, zobaczcie. Ale dobra, nie ma co leżeć. Idę wam pokazać sceny jakiegoś takiego wybiórczego, pierwszego, lepszego statku. My już się teraz zastanawiamy, rozmawiamy na ten temat, ile mamy jeszcze dni, co jeszcze będziemy robić, jak rozplanujemy sobie atrakcję tutaj, czy nam wystarczy jeszcze czasu, żeby któregoś wieczorka sobie tutaj wypłynąć i przepłynąć się właśnie takim statkiem. Są różne opcje, w zależności od tego, jak daleko chcecie płynąć. Muszę uważać, żeby mnie tutaj coś nie rozjechało. Akurat jedzie rower dosyć szybko. Wracając do tematu, są różne opcje w zależności od tego, jak daleko chcecie płynąć. Czy chcecie płynąć aż tam w okolicy palmy, czy chcecie płynąć tylko tutaj w okolicy młyna, także cena się zmienia. Tutaj akurat kilka pasażerów chodzi. Na statku jest szwedzki stół, także jest też w cenę przypłynięcia wliczone jedzonko. Zobaczcie, tu widać, że to jest taki krótszy rejs. I tutaj już płyniemy aż w okolicy palmy, w okolicy hotelu. To tak po łebkach, tylko tak dosłownie jeden rejs, jeden statek.
pokażę Wam tylko jeszcze takie ujęcie z góry na ten stateczek. Jest akurat taki duży, no ale wiadomo, te duże są z jedzeniem. Tam widać w środku, że są uszykowane już takie pojemniki na jedzenie. Ok. Idziemy dalej w stronę metra. Można też płynąć takim jachtem, nie trzeba płynąć takim statkiem, na którym jest tak dużo osób. A my teraz dochodzimy do mostu i tak naprawdę powinniśmy nim przejść do metra. Będziemy musieli się cofać, żeby znaleźć przejścia. Nie, tutaj do góry zapewne będzie skręt i jakieś będzie wejście, albo windą wjedziemy. 100%. Dobrze. Zobaczymy. No jakoś się przedostaniemy. Oczywiście przejście było. Zacznie tutaj podeszliśmy pod górkę. Wchodzimy na chodnik i idziemy w kierunku metra. Przechodziliśmy tędy w dzień, a teraz Wam pokażę, jak to wygląda wieczorem. Jak to wszystko wszędzie świeci. Tamte stateczki, palmy. Pięknie to się teraz odbija, nie? W indyjskiej restauracji po prostu przechodziliśmy z pięknym widokiem na wieżowce. Ale pokażę Wam trochę cen, bo wcześniej ich nie pokazywałam. Uwielbiamy ogólnie indyjskie jedzenie, także tu możemy się najeść za wszystkie czasy. Przypominam Wam, że przelicznik to tak mniej więcej, jak polskie złotówki, zacznie 20 zł. Chicken, kurczak z kurkumą. Polonia. Jest tego ogólnie tutaj bardzo dużo, takie dania ogromne dla dwóch osób, 70 zł. Pyta się o nazwę naszego kanału, Rakin. Zupki. Jeszcze chwilę. Fast foody to pominiemy. To jedliśmy bardzo dobre. 13 zł. To też jedliśmy szawarmę. I szawarmy są przepyszne z kurczakiem. To nie jest coś takiego jak kebab, to jest troszeczkę inne, bardzo dobre. Co bym to jeszcze pokazać? Przejdę może do koktajli, bo koktajle to jest też coś, w czym się tutaj kochamy. Bo można, zobaczcie, na przykład papaje za 9-12 zł. Czyli no nie wiem, mango piliśmy przepyszne, 9-12 zł. Jakieś takie owoce, których nie pijemy w Polsce, bo są droższe, czy raczej tam koktajli w ogóle nie pijemy. A tutaj można za tanie pieniądze, o zobaczcie, guava, 10-12 zł. Ale dobra, bo już Pan nad nami stoi, muszę się nad coś zdecydować i coś wybrać do jedzenia. Zamówiliśmy sobie koktajl, passion fruit i z granata. Coś, co ja absolutnie kocham, tikka masala, a Marek wziął sobie wieprzowinkę, a ryżem się podzielimy. Wstępną taką sałateczkę. Pan nam powiedział, że do wideo. Nasze jedzonko, moja ukochana tikka masala i Marka wieprzowinka. Wieprzowina? Wołowina? Wołowinka, no. Już teraz tak. Mówiłam, co tam masz. I powiem szczerze, że ten jeden ryż to nam w rzeczywistości starczy, bo jakby nam dał dwa takie garnuszki, to masakra takie. Marek się zastanawiał, czy dobrać ryż, i dobrze, że go nie dobrał, bo no, ja bym tego nie zjadła. Tutaj nasz pan kelner, który nas obsługuje, dwoi się i troi. Zrobione tutaj wodo. Tak się nazywała restauracja. Jedzonko, no było dobre, ale było mega pikantne, po prostu nie do jedzenia. Marek upłakany, dosłownie łezki wycierał chusteczką, bo było jak dla nas zbyt pikantne. To nie jest taka tikka masala, którą ja uwielbiam. Nie, jak tam Marek? Tragedia. Wycierasz łezki? Nie do mnie to, ale powiem Wam tak, że soki, koszmar. No soki rozrobione w porównaniu z tym, co pijemy w innym miejscu, to były rozrobione tutaj wodą. Tam na naszej dzielnicy to są soki, po prostu to jest miąższe. 100% owoców. Tak. A tutaj to jest widać, że sama woda.
i słodkie niesamowicie, jakby nasypane ze 3 łyżeczki cukru albo 4, nie? No bardzo słodkie było, aż zgrzytał cukier między zębami. Dobra, nie narzekajmy. No właśnie, jedźmy. No właśnie.